Elementy odblaskowe, ulotki z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz mapy tras rowerowych w mieście. To wszystko otrzymywali dziś rowerzyści zatrzymani przez policję na skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej z alejami Zygmunta Krasińskiego w Lesznie. Po raz kolejny przesunięto termin otwarcia ofert w przetargu na modernizację budynku przy placu Metzika 25 z dostosowania do potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Z krwotocznym stłuczeniem mózgu trafił do leszyńskiego szpitala starszy mężczyzna, którego w poniedziałek, 16 września na ulicy Zamenhofa potrącił samochód. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. W Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych można oglądać pracę uczestników zajęć rysunku i malarstwa Akademia Artbox. Średniowieczny jarmark cysterski w Przemęcie zgromadził tłumy chcące przenieść się w czasie. Wcale nie był potrzebny tego wehikuł czasu, a bogaty program imprezy, która odbyła się już po raz 9. Śmigiel pamięta o swoich bohaterach. Zygmunt Białecki został uhonorowany tablicą pamiątkową. Aby pomóc Frankowi, w Wolsztynie 21 września w sobotę odbędzie się mecz towarzyski piłki nożnej między Old Boys Wolsztyn a Old Boys Śląsk Wrocław, a także marszobieg.